Naszym gościem jest prezes Lotos Petrobaltic, Grzegorz Strzelczyk. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Własne wydobycie ropy przez Lotos na Bałtyku no zawsze było relatywnie marginalne z punktu widzenia przeropu całej rafinerii w Gdańsku. Czy są jakiekolwiek perspektywy na zmianę tego stanu rzeczy? I mówię tu z jednej strony o ewentualnym zwiększeniu wydobycia ze złóż B3 i B8, a z drugiej strony wznowieniu na szerszą skalę prac poszukiwawczych. Wcześniej się mówiło o złożu B26 na przykład. W tej chwili prowadzimy, zresztą zgodnie ze zobowiązaniami koncesyjnymi, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby prowadzić działania poszukiwawcze. W tym roku, na przełomie roku 2022-2023, zamierzamy odwiercić odwiert poszukiwawczy na złożu B101. W ubiegłym roku zleciliśmy Polskiej Akademii Nauk wspólnie z naszymi pracownikami reprocessing danych geologicznych całego Bałtyku Południowego. W tej chwili dostałem pierwszą wersję, taką jeszcze nieoficjalną, nieostateczną raportu w tej sprawie dotyczącego Bałtyku Wschodniego. Myślę, że do końca tego roku zostaną te prace nad reprocessingiem zakończone i wtedy będziemy mogli odpowiedzieć odpowiedzialnie, czy rzeczywiście jest jeszcze jakikolwiek potencjał na Morzu Bałtyckim w polskiej strefie ekonomicznej, który pozwoliłby jeszcze z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tam jakieś zasoby węglowodorów mamy na tyle atrakcyjne ekonomicznie, które nadawałyby się do wydobycia. Tutaj jesteśmy bardzo ostrożni, no Bałtyk jest jak jest. Wiem z tych danych, które już mamy, że w strefie ekonomicznej litewskiej są interesujące obiekty geologiczne, które należałoby poddać dalszemu badaniu. Czekamy w tej chwili na ustawę offshore'ową litewską. Koledzy z Litwy już w tej chwili uchwalili ustawę dotyczącą morskiej energii wiatrowej, ale ciągle nie możemy, nie mamy tego zakresu, który umożliwiałby prace poszukiwawcze, jeżeli chodzi o węglowodory. Wiemy też, że z tych danych, które mamy, że jest ciekawy obiekt geologiczny w Estonii, także te obiekty analizujemy, natomiast no, myślę, że odpowiedzialnie można powiedzieć, że no, niestety na Bałtyku Kuwejtu mieć nie będziemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.